Serwus i dobry dzień wszystkich, bardzo gorący, bardzo serdecznie, ja jestem Ilichi, a to jest odcinek widzowie bez twarzy, ponieważ mi ją ukradziono, widzowie, nie mam po prostu twarzy, dzisiaj będzie odcinek bez kamerki, bo ja po prostu nie wiem, ja nie wiem, czy ja chcę się z tego w ogóle tłumaczyć, widzowie, bo ja po prostu nie mam twarzy i żeby przywrócić mi twarz, to musi tutaj być chyba 2500 łapek w górę, ja tak słyszałam, także no proszę, zostawcie, słuchajcie, tutaj łapkę, bo każda łapka ma znaczenie, słuchajcie, 2500 łapek w górę. No i powrót twarzy, bo popatrzcie, jak to wygląda. Uwaga, jesteście gotowi, bo to jest tylko dla widzów o mocnych nerwach. Uwaga, uwaga. 3, 2, 1, widzowie. Czy wy to widzicie? Z 2500 łapek musi koniecznie zostawić, żeby tutaj, słuchajcie, moja twarz została powrócona. A w dzisiejszym odcinku to musimy się po prostu zająć różnymi innymi rzeczami. Jakby niestety u tej palionka widzieć, że coś tam nagrywała, nie mam pojęcia. Okej, to było dziwne. Nie wiem, co ona tutaj robiła w sumie. Nie wiem. Okej, już? Nie wiem, o co chodzi. Dobra, nieważne, widzowie, w każdym razie tak. Ważny jest dzisiejszy odcinek. Jakby nie możemy się, słuchajcie, nie możemy... No nie, to, że nie mam twarzy, no niestety musimy przeczekać, więc słuchajcie, zostawcie łapkę, tylko z waszą pomocą mogę całą twarz odzyskać, także koniecznie łapkujcie. Wiecie też na Instagrama Milkarz przez 2. No i co, widzowie, no lecimy dzisiejszym materiałem. Dzisiaj musimy parę rzeczy zrobić, ponieważ no dużo rzeczy się ostatnio wydarzyło, zwłaszcza na moim drugim kanale Milki Plus, gdzie codziennie filmy są 15:30. Dzisiaj ma Daisy. W ogóle może nam nakarmić Daisy. Dzisiaj na przykład zdobyliśmy zarąbistą wędkę. I na przykład mówiliśmy rybki, także koniecznie wbijać. Czekajcie, bo tu jakaś była rybka. Tylko jedna? Nie, mamy 7 rybek. Dobra, słuchajcie, do Daisy oczywiście rybka. Proszę bardzo, smacznego, okej. Okay. Zarąbiście. No i co jeszcze? I mamy tak, dwie rzeczy do zrobienia. Ja muszę wam jeszcze pokazać jedną rzecz, ponieważ pokazałam to wczoraj na odcinku na plusie, ale nie pokazywałam wam tutaj tego na głównym kanale, ponieważ tutaj, uwaga, uwaga, powstała tajemna po prostu skrytka i tak to wygląda, widzowie, tak to wygląda. Pokazałam to już wczoraj na plusie, ale wam to jeszcze raz pokażę, że jest to w miarę w sumie ważne miejsce, także jeżeli, słuchajcie, chcecie widzieć rozwój tutaj tego miejsca, to musicie koniecznie, no, obserwować mój drugi kanał i to jest mega fajne, widzowie, te poduszki, no, po prostu jestem mistrzem, jestem totalnym mistrzem. Jutro pokażę chyba na plusie, jak zrobiłam te poduszki, także koniecznie subskrybujcie tego plusa, bo naprawdę dużo tam sekrecików, że tak powiem, będzie, także jeżeli chcecie wiedzieć, do czego to miejsce jest niepotrzebne i co tutaj takiego ciekawego będzie, no to musicie sobie, widzowie, koniecznie zerknąć na mój drugi kanał Milki Plus, bo inaczej no to po prostu nie zobaczycie, także no wbijacie koniecznie, to są jakieś kurde bloki. Nie wiem czemu, ale w tej nowej wersji te bloki się pojawiają tak totalnie znikąd z trawy, więc nie wiem, o co chodzi, ale tak jest. Jakaś dawa, no słuchajcie, no po prostu musicie koniecznie obserwować drugi kanał i wtedy dowiecie się, co tutaj takiego jest, także no, obserwujcie koniecznie, a ja sobie bez przedłużania, ponieważ chciałam zrobić taki szybciutki tylko wstęp do tego, lecę no po prostu wyjść i musimy zrobić jedną rzecz, ponieważ dowiedziałam się po poprzednim odcinku, napisaliście mi, że Szczypson odkrył moją tajną skrzynkę, gdzie są wszystkie diamenty i tak dalej, więc oj widzowie, tak oczywiście być nie może i musimy gdzieś przenieść, słuchajcie, tą skrzynkę, nie wiem jeszcze gdzie, nie wiem w jaki sposób to mam zrobić, no ale musimy, słuchajcie, coś ogarnąć. Swoją drogą, jutro chyba dla Daisy zbudujemy, słuchajcie, pokój, także na kanale drugim na plusie zobaczycie, jaki to jest, słuchajcie, pokój dla Daisy tajemny, także koniecznie wbijajcie. A my tak, bierzemy oczywiście wszystkie rzeczy stąd, ponieważ one to już niestety nie mogą być, są to niebezpieczne. Także musimy sobie stąd zabrać. To zostawimy, jakby tutaj to niech będzie. Możemy nawet zrobić mu pranka i na przykład napisać jakąś tej, nie wiem, papierową jakąś karteczkę albo cokolwiek po prostu, że no, ha, 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 tutaj już nic nie znajdziesz, gościu. Także myślę, że to jest zarąbisty pomysł, więc tak zrobimy. Czekajcie, tego nie możemy używać, bo to się może jeszcze tam kiedyś przydać. Czy tutaj mam trzcinę? Nie mam trzciny. Dobra, słuchajcie, szybko wyjdziemy i zrobimy sobie na największej szybkości. Bo tu jakiś parkour powstał, nie wiem, co to jest, nie wiem, o co z tym chodzi. Możecie mi napisać w komentarzach, jeśli wiecie. Bo ja niestety nie wiem, a no całkiem mnie to interesuje, więc tak, lecimy po trzcinę, wystarczą na 3 trzciny chyba, nie? Okej, nawet mamy 4, dobra, jedną, słuchajcie, za dużo, ale zawsze zabierzemy i może to jedno posadzimy, dobra, niech tutaj sobie rośnie taka jedna, jedyna trzcinka. I lecimy teraz, słuchajcie, zrobić sobie papier i z tego papieru, no na ten papier napiszemy, że nie wiem, nie wiem co mu napisać, kurde, tutaj coś trzeba wymyślić, ale nie wiem co, czekajcie, co by tutaj napisać dla Szczypsona? Czego tutaj szukasz, cwaniaczku? Okej, okay. O tak, widzowie, czego tutaj szukasz, cwaniaczku? Myślę, że to jest idealny tekst dla Szczypsona, widzowie. I myślę, że już może to mu da troszeczkę tak do zrozumienia, żeby przestał, słuchajcie, mnie śledzić, bo ja tak na przykład nie robię. Ja nie wiem, gdzie on ma tajne bazy i czy w ogóle jakieś ma. Także no jakby, nie, no nie wiem, nie wiem, o co mu tutaj chodzi, ale spoko. Dobra, słuchajcie, mamy to zostawione, super. I teraz musimy znaleźć gdzieś miejsce dla naszej faktycznie jakby kolejnej skrzynki, gdzie będą te wszystkie moje wartościowe itemy. Mam ich dosyć sporo, także no przydałoby się znaleźć, słuchajcie, jakieś fajne miejsce. Ale no kurde, nie mam za bardzo na razie pomysłu. Myślałam, że na przykład gdzieś tutaj w takim czymś by można było, słuchajcie, to nie jest głupi pomysł w sumie. Okej, tylko tak, to nie może być tutaj, na pewno w kuchni, bo tutaj się skapnie raczej. Tutaj też, no tak średnio, tam bez sensu. No tutaj nie może być, tu musiałby jakiś być ten, jakby na tym...
Kurde, no nie wiem. Tutaj by musiało coś być, na przykład dywanik, no ale to z drugiej strony też musiało być, więc tutaj odpada to miejsce. Tutaj tak samo, bo to jest z dwóch stron. Zabierzemy w ogóle skrzynkę jakąś. Tutaj mamy skrzynki, także zabierzemy sobie skrzynkę. Tutaj są skrzynki niezłączone, nie wiem dlaczego. Na razie zabierzemy tą skrzynkę i tutaj, czy jest to jakieś miejsce dobre? Tutaj nie ma dobrego miejsca, lecimy wyżej. Ja też miałam jeszcze jedną tajną skrytkę, ale no niestety, chyba że pod tym jakimś... O, widzowie, to jest zarąbisty pomysł. Albo tutaj... Tak. Tutaj to możemy zrobić, ale jest jeden problem. Bo tutaj wszędzie pewnie jest od razu już koniec tego. Chociaż tutaj, no i pięknie widzowie. Dobra, mamy to. Tutaj będzie w takim razie nasza tajna skrzynka. Dobra. Odpadamy tutaj wszystkie w takim razie diamenty. Tutaj oczywiście emeraldy, dobra. I tutaj teraz to serce i to tu. I jeszcze mamy parę fajnych miksturek, więc te miksturki też sobie tutaj odłożę. Okej, i to będzie w takim razie, jak to było, tak? Nie, to musi być dobrze zrobione. To jest dobrze, ale ta jest dla to, że jakaś jeszcze raz musimy to naprawić oczywiście, więc to zrobimy cyk i tutaj cyk. No i pięknie widzowie, i tutaj będzie nasza tajna skrzynka. I Szybson nie będzie teraz o niej wiedział. Zarąbicie sobie. Pamiętajcie oczywiście, żeby nie być tutaj kurde kablami. Nie możecie, słuchajcie, nie możecie skarżyć i nie możecie mu mówić, gdzie co jest. Także proszę was widzowie, nic nie mówcie. Bardzo was serdecznie o to proszę, no bo po co ma wiedzieć o tej mojej tajnej skrzynce. No nikogo to nawet nie interesuje, bo on powinien po prostu tutaj być cichutko i mi tutaj nic nie ma. Dobra, słuchajcie, te rzeczy mocne też sobie stąd zabierzemy. Tu jest też, kurde, nie wiem co mam zrobić z tym faktem. Dobra widzowie, to zabierzemy. W ogóle czemu mam 31 poziom? Aha, bo mi zabrało, dobra, nieważne. Akurat o to nie pomyślałam, ale dobra. Więc tak, zabierzemy sobie te wszystkie mocne rzeczy i damy to damy tutaj. Łuk też musimy tutaj schować i tą wędkę Posejdona również, bo nie chcemy, żeby on tutaj cokolwiek, wiecie, widział. Dobra, słuchajcie, świetnie. I teraz bym chciała jeszcze zrobić jedną rzecz, mianowicie zrobić zarąbisty kill-off, ponieważ tego nam cały czas brakuje. Nie mamy zbyt, słuchajcie, dobrego kill-offa. Ja bym bardzo, bardzo chciała go mieć, także słuchajcie, szybka akcja i robimy kill-offik. No oczywiście, a bo tu jest, dobra, słuchajcie, już myślałam, będę musiała robić nowe, ale tutaj mamy. Zabierzemy sobie jeszcze lapis. I w ogóle to też musimy zabrać. Ja mam pomysł. Ja muszę tutaj, słuchajcie, pogarniać rzeczy. Czekajcie, bo ja mam pewien pomysł. Bo bez sensu, że ja cały czas po ten lapis wchodzę na górę i schodzę, jak możemy go dać po prostu gdzieś tam obok enchantingu. Jeszcze nie wiem gdzie, bo tutaj chyba jest też ten problem, że no właśnie, tu jest akurat problem. Tu jest spory problem. Tutaj nie byłoby problemu. Po co tym go dać? Dobra, to w takim razie gdzieś go tutaj damy. Okej, let's go. To może tutaj faktycznie, w tym miejscu. No taki skryta skrzynka też będzie, no ale tutaj będzie po prostu lapis i to będzie dobrze wyglądało. Zarąbiście, więc teraz tak, uwaga. Efficiency 4 i Unbreaking 3. No kurde, to nie jest coś, czego ja potrzebuję. Ja potrzebuję Fortunę 4, widzowie. Zdecydowanie to jest rzecz, na którą naprawdę mega, no mega strasznie mi zależy na tej Fortunie, na kill-offie, żeby była trójeczka. No ale jak widzicie, nie udało nam się niestety jej uzyskać teraz, jest mi trochę przykro, no nie ukrywam, jest mi bardzo przykro, to stąd zabieramy. I myślę, czy ja gdzieś mam jakieś itemki, z którymi mogłabym się powymieniać, tam wiecie, u Filipa, ale wydaje mi się, że nie, chyba że po prostu teraz to zrobimy i pójdziemy tam. Okej, okay, mamy to. Dobra, możemy zrobić, widzowie, książki. Możemy zrobić książki. Dobra, to zrobimy książki w takim razie, bo mamy 42 skóry, także w zasadzie to szybko zrobimy. Może uda nam się osiągnąć ten 30 level. Nam brakuje tylko w sumie 1,5 levela, także wydaje mi się, że nie byłoby jakiegoś większego problemu, także szybka akcja, sytuacja. Jeszcze jest noc, jakbyśmy mogli w sumie poteksyć, ale wydaje mi się, że to wymienianie się jest lepsze. I w ogóle to też zauważyłam ostatnio, że Szczypson, słuchajcie, dał tam napis, że wstęp zbrojony dla wszystkich, słuchajcie, czajcie to. On mnie po prostu ma taką do mnie spinę jakąś. Nie wiem, słuchajcie, o co mu chodzi, ale jest to trochę przykre. Jest to nawet, bym powiedziała, bardzo przykre. I szczerze nie wiem, o co mu chodzi. Naprawdę, mega niefajnie. Ja tu chciałam z nim ekspiarkę robić i tak dalej. Jakby cały czas o nim, wiecie, ja o nim zawsze po prostu myślę, nie? W każdej mojej czynności, którą robię. A on zawsze tylko wstęp zbrojony, coś tam robi oczywiście. Laboratorium ma problem do Daisy. Jakby nie rozumiem naprawdę jego postępowania. Jest mi mega przykro, że on tak się zachowuje. Także nie wiem, widzowie, no możecie dać znać. Jakby, no, rozumiem, że on może być zły za tą ostatnią sytuację, ale widzowie, to już było naprawdę dawno temu i naprawdę powinniśmy się chyba pogodzić. Tym bardziej w obliczu takiego niebezpieczeństwa, które nadciąga nad Palionową. Chociaż ja słyszałam, nie wiem, czy to, jakby doszły mi po prostu takie słuchy, nie wiem, czy to jest prawda, że tutaj naprawdę coś się poważnego dzieje. W ogóle tutaj zima nadchodzi. Nie wiem, widzowie, naprawdę nie wiem. Są jakieś serio problemy z tym wszystkim i szczerze to się troszeczkę, no, stresuje. No, ale mam nadzieję, że jakoś damy radę i nic się takiego wielkiego nie stanie. Dobra, mamy dosyć dużo tego, trzciny. W ogóle mam nadzieję, że ten prezent mu się po prostu podobał, ten dość, bo jeszcze z nimi rozmawiałam i nie wiem, jaki był jego odbiór w sumie.
Także możecie mi napisać w komentarzu, jeżeli wiecie. Także koniecznie dawajcie znać, bo ja nie wiem, ja po prostu nie rozmawiałam. Jakoś tak nie było nigdy okazji. No jak mówię, jakoś tak oddaliliśmy się po prostu w ostatnim czasie od siebie. No ale mam nadzieję, że jakieś damy radę. W ogóle tu jest marchewek, nie wiem dlaczego aż tyle ich jest. Ale okej, więc tak, porozmnażajmy sobie tej świnki, te sobie akurat zabijemy, ponieważ musimy mieć mięso z nich, żeby się z nimi powymieniać z NPC, także no niestety widzowie, no wiem, że to nie jest to zbyt humanitarne, no ale musimy widzowie, musimy niestety. Dobra, 23, ile tam było za 7, czyli zbierzmy, kurde, nie umiem liczyć w Minecrafcie, 14, 34 by się przydało. Dobra, 33, jeszcze jedna świnka, mamy 34, więc teraz je musimy rozmnożyć, żeby nie było. Dobra, let's go. Dobra, ty. Jeszcze wy chyba chcecie, okej. No nie wiem, słuchajcie, nieważne, rozmnożone zarobiście. Przydałoby się troszeczkę ich więcej. O, i mamy jeszcze z rozmnożenia, słuchajcie, expa. 29 poziom. Dobra, wydaje mi się, widzowie, że zdobędziemy ten 30 poziom na luzie. Tylko, że teraz mi się tak coś czuję szczerze, że nie uda mi się tej fortuny i tak wydropić. Nie wiem, tak jakby strasznie próbuję od ostatnimi czasy to zrobić, ale za każdym razem mi się nie udaje i mi wychodzi zawsze Efficiency 4 albo Unbreaking. I no jest to niezbyt cool. Mam nadzieję, że się uda teraz, słuchajcie, to ogarnąć, więc tak, szybko lecimy do Filipa, który nie będzie wiedział o tym, że tam byliśmy, także widzowie, wy nie zdradzajcie się czasem i nic nie mówcie, widzowie, to jest nasza tajemnica, więc wszyscy musicie być cicho, a jak widzicie to? Zakaz wstępu bez wyjątków, no dobra, ale mnie to nie interesuje, ja tutaj wchodzę, dobra, słuchajcie, widzowie, lecimy w takim razie. Co ja tutaj potrzebuję? Stąd nic, ale tutaj jest gościu, z którym mogę się powymieniać właśnie za to, więc zbieramy, okej, 6 nam zostało, nie, jednak 35, no przecież milki nie liczyć, zarobiście. Ale tu jest jeden, to sobie w takim razie pożyczymy ten jeden, on i tak z tym nic nie zrobi, więc zbieramy, okej. I teraz jeszcze potrzebuję książki zrobić, także szybko robimy książki, 64, czy tyle nam wystarczy, jeszcze chyba więcej zrobimy ich. Czekajcie, okej. I okej. I teraz tak i tak. Dobra, i jeszcze 10, idealnie, super. 46 książek. Gdzie był ten od książek? Tutaj. Dobra, tutaj był. Mam nadzieję, że uda nam się. Okej. I co? I jeszcze możemy za papier, ale kurde, 4 nam brakuje akurat najgorzej. A to jak nam mało brakło? Co mam teraz zrobić, widzowie? Ej, on ma nowego! Nowych dwóch nawet. Okej. I za klej można zrobić ten. Dobra, widzowie, dobra, to musimy zapamiętać w takim razie. I tutaj jeszcze możemy na przykład coś wymienić. No kurde, szkoda mi tych 16 emeraldów mimo wszystko, no ale chyba musimy się ich pozbyć. Na przykład na. Okej, na to, niech będzie. Dobra. Mamy to, mamy już, jeszcze jeden raz. Wystarczy, mamy 30 poziom. Idealnie, widzowie, idealnie 30 poziom. Ja pierniczę, jak dobrze, widzowie. Dobra, udało się, także słuchajcie, teraz lecimy zenchantować ten kill-off. Dobrze, że to się udało. Ja myślałam już, że to się nie uda. I przy okazji jeszcze przypominam, że te osoby, które nie zostawiły jeszcze łapki w górę, to niech teraz zostawią, ponieważ ja nie chcę zostać na zawsze bez twarzy, widzowie. Proszę was, zostawcie dla mnie łapkę w górę. Ja naprawdę nie chcę być beztwarzową osobą. Także proszę was, zostawcie tą łapkę. I teraz tak, musimy mamy zrobić jeszcze jeden kill-off, chyba że gdzieś mamy. Ale nie wydaje się. Tutaj wiem, że mamy kill-off na fortunę 2, ale ja potrzebuję czegoś więcej mimo wszystko, wiecie o co chodzi. No nie mamy nigdzie kill-offa, także słuchajcie, musimy zrobić nowy i mam nadzieję, że to będzie fortuna, widzowie. Trzymajcie mocno kciuki, najmocniej jak tego potraficie, widzowie, trzymajcie te kciuki, proszę, uwaga, raz, dwa, trzy. Okej, lecimy teraz szybciutko po crafting, a tu jest crafting, dobra. Robimy hop i teraz tak, lecimy. Uwaga, widzowie, chwila prawdy. Uwaga. Unbreaking 3 będzie i... Jest fortuna 3, tak! Dobra, widzowie, ja pierniczę, się stresowałam, że już nie będzie. Mamy Unbreaking 3, Efficiency 4 i fortuna 3. No i widzowie, takie coś, to mi się naprawdę podoba. To świetny odcinek, mam nadzieję, że jeszcze tylko stawicie łapkę w górę i będzie tutaj 2500 łapek, żebyśmy sobie w następnym odcinku mogli ten, żebyśmy w następnym odcinku mogli co? Mogli, no być już z twarzą, także no, trzymajcie kciuki mocno, Daisy. Też się z wami żegna i serdecznie was pozdrawia. Jeszcze musimy nazwać ten kill-off jakoś, ale myślę, że to, słuchajcie, zajmiecie się wy tym. I napiszecie w komentarzu po prostu nazwę dla tego kill-offa, także piszcie koniecznie komentarze. Ja wam dziękuję za odcinek. Pamiętajcie o łapce, 2500 łapek w górę i moja twarz powraca. Także no, co? Do zobaczenia, widzimy się jutro, papatki. Pamiętajcie, żeby subskrybować drugi kanał, gdzie będzie wiele więcej sekretów Palionowa niż na tym kanale. Także papa, raz jeszcze dzięki i cześć, miłego dnia, wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądacie. A i powodzenia w szkole.